Cześć wszystkim, z tej strony Gabrysia. Chciałabym Wam pokazać parę zdobyczy, które nabyłam podczas wizyty w Warszawie. No nic, nie ma tego zbyt dużo, gdyż no nie oszukujmy się, zarabiam najniższą krajową, więc tamte ceny nie są dla mnie, ale mogłam sobie pozwolić na jednej i... Dzień dobry. I drugiej wycieczce. Posiadam telefon tak jak większość z nas, także przepraszam. A więc pędzelki z Sephory, jak widać, seforowe. Ten pędzelek jest do oczu i jest, wydaje mi się, że z naturalnego włosia. I nie jestem niestety zwolenniczką takich pędzelków. Wolę, znaczy nie bardziej wolę ten, przypadł mi do gustu, jest naprawdę świetny, mięciutki, szkoda, że nie można tego Wam jakoś konkretnie bardziej pokazać. Następną rzeczą, no cóż, pierwszy raz jak byłam, zakupiłam sobie pomadę Cabrown, za drugim razem chciałam z benefitu oczywiście trójeczka, żeby pani mi dała drugą, ale stwierdziła, że ja nie potrzebuję pomady i dała mi Gimme Brown, taką szczoteczkę, to jest chyba bodajże żel uzupełniający, nieważne, w każdym bądź razie takie dwa produkty z benefitu. Dwa rozświetlacze z Becky i powiem Wam, że no jest wzięcie, tak? Mają wzięcie, ładnie się przenoszą na skórę, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o to cena do jakości i tak dalej, no jakoś nie jestem wielce poruszona. Są jakie są, no Boże kochane, jak każdy inny rozświetlacz, nie wiem, jak dla mnie szału nie ma. Seforowa kredka do brwi. Ta szczoteczka po prostu mnie tu rozbraja. Nie wiem, czy ją tak dokładnie widać. Widać ją? Nie wiem. Jeszcze nawet jej nie otwierałam z tej folijki tutaj. Następną rzeczą jest tusz. Piękny z Too Faced. Jest to... Kurczyka. Jest to taki oto tusz, taka szczoteczka, ale naprawdę no, ma swoją cenę i ma też swoją jakość, bo dwa machnięcia i po pomalowaniu rzęs. Naprawdę jest świetna, dlatego też kupiłam w dużym rozmiarze, bo to jest pełny wymiar. To jest pełny wymiar, a miniaturka wygląda tak, także... No, opłaca się, opłaca. Nie wiem, nie wypada chyba mówić o cenach, ale to kosztuje 70 zł, a to kosztuje stówkę, także... No, za pierwszym razem mogłam wziąć za stówkę, ale nie wiedziałam, czy będzie się to opłacać po prostu. Zakupiłam również, przepraszam, taką tu otóż maskę. To była moja, znaczy jest. Tylko, że już używałam inne. To jest moja pierwsza maska w płachcie i powiem Wam, że jeszcze jej nie używałam. Ale mam nadzieję, że się sprawdzi. No nic. To był mój pierwszy zakup maseczki w płachcie. A teraz tu. Profesjonalizm. Proszę bardzo. I to zakupione jest przez pewną panią, która tak strasznie zachwalała. No i powiem szczerze, że no tak, podoba mi się. No po prostu mi się bardzo podoba. Jakość tych produktów, do konturowania. Too Faced Cocoa Contour. Super sprawa, jestem zachwycona. Co prawda miałam chyba bodajże dwa razy na twarzy, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę świetny. No i teraz tak, poszłam z zamiarem kupić Too Faced Born This Way.
podkładu, gdyż ta sama pani, która poleca Coco Contour, polecała Too Faced podkład. Ale pani stwierdziła w Sephora, że z Lancome będzie dużo lepszy, gdyż nie będzie robił takiej maski na twarzy, a też jest długotrwały. Jeżeli już tak bardzo chcę ją mieć na twarzy, to mogę sobie zbudować. Użyłam na razie tylko raz. Nie powiem, że chyba mi szkoda używać, bo jest dosyć drogi, ale pięknie pachnie, to jest prawda. Pachnie tak kwiatowo nawet. Super, jestem zadowolona, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że jak pomaluję się już tak, no nie mam pudru tylko, ale jak już się pomaluję tymi wszystkimi produktami, to czuję się, jakbym była taka lepsza, taka ważniejsza, wiecie o co chodzi, bo mam dobrej, super jakości kosmetyki na twarzy i możecie mi nagwizdać, nie? Jak to się mówi. Kupiłam sobie dwa takie żele pod prysznic. Zguziłam ich cena, bo była najtańsza z tego wszystkiego, co tam mogłam dostać i kosztowało 2 zł. Takie to oto. Nawet nie wiem jak pachną, bo Sherry Blooms i Green Tea. Zielona herbata i kwiaty wiśni. I korzystając z okazji... A nie, wróć. To nie wszystko, bo jeszcze były takie, bo to były trzy rodzaje zakupów, bo były pierwsze, drugie i trzecie były na drugiej wycieczce i były takie cukrowy skrab, krem azjatycki, baza seforowa, były jeszcze zapachy Lacoste, Good Girl z... O mój Boże... Matylda, jak to się czyta w ogóle? Takie coś, prawda? No. I z Clinique podkład. Proszę bardzo. I jeszcze najważniejsza rzecz, której jeszcze nie pokazałam. I to są najważniejsze moje zakupy, które tak strasznie chciałam mieć. To są paletki cieni chude. One kosztują, każdy o tym, Mauve Obsession oraz Warm Brown Obsession. I powiem wam tak. One kosztują 129 zł. I najśmieszniejsze jest to, że one naprawdę, że naprawdę widać różnicę na oku, gdy nałożysz tą paletkę. Znaczy cienie z tej paletki, czy one będą bazą, czy one będą podstawą makijażu, czy nie, no po prostu trzymają się tak powieki, bez bazy wystarczy rozprowadzić po powiece korektor i po prostu masz makijaż oka na cały dzień. Pomalowałam się rano, wyszłam z hotelu, byliśmy w zoo, byliśmy w Łazienkach Królewskich, przyszliśmy wieczorem i ja wyglądałam wieczorem, oczy miałam takie same jak były rano po pomalowaniu się. I korzystając z pobytu w Warszawie, w Arkadii, zakupiłam jeszcze Illuminizer, czy coś takiego, Illuminizer i Bahama Mama. Oraz pędzelek z Douglasa. To z pobytu w Douglasie. Ja nawet nie wiedziałam, taka jestem wieśniara, że Bahama Mama Luminizer właśnie jest z Douglasa. Nawet nie sprawdzałam. Podoba mi się szata graficzna. No jest świetna po prostu. Nie wiem, co mam powiedzieć na temat. Po prostu podoba mi się niesamowicie. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Próbowałam jednego i drugiego, no rozświetlacz, bronzer jak bronzer, super sprawa, bo naprawdę przynoszą się super na twarz, na skórę, ale no po prostu szata graficzna powala na nogi. I dostałam w gratisie perfumy, były Sea, uwielbiam Sea, po prostu zapachy. I takie dwie miniaturki, ale spójrzcie, jakie słodkie. Są takie wielkości, no ja nie wiem. O, jak palec. Cieniusie, cieńsze od moich.
papuśnych palców. I patrzcie na to. Jakie to jest malutkie. Zobaczcie. To jest małe. Małe jak mój najmniejszy pazur. Widzicie to? A pomadka super. To jest taka. Illuminizer. Ultimate Matte. Powiem tak. Nie jest długotrwała, ale jest naprawdę super matowa i jak się rozkłada na twarz, na ustach, masełeczko. Super sprawa. Polecam. No i... w sumie to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.